Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no właśnie, zobaczmy sobie jeszcze raz, bo widzę, że tutaj no, dla ludzi, którzy chcą dostrzec prawdę, to jest rażąca prawda i rzeczywista rzeczywistość. Prawda? Pragnienie Boga i pragnienie człowieka, wola Boża i wola ludzka, prawda? No i tutaj pytałem pana Rafała niejednokrotnie, to pod tymi komentarzami dzisiejszymi, oczywiście nie wszystkie usunął, dlaczego Chrystus mówi, kto chce? Dlaczego, jeśli Chrystus mówi, kto chce iść za mną, to znaczy, że odwołuje się do czego? Do ludzkiego chcenia. Czyli do ludzkiej woli. Czyli to ja, tak, panie Rafale, ja decyduję o pójściu za Bogiem. Ja decyduję, czy powiedzieć Bogu tak, czy nie. Bóg stara się. I panie Rafale, pokazałem ci, no Chrystus mówi, kto chce iść za mną, tak? Pokazałem ci przykład bogatego młodzieńca. Chrystus chciał, żeby poszedł za mną, pociągnął go, spojrzał na niego z miłością. Odszedł, nie poszedł. Księga Ozeasza, Bóg pociąga swój naród, im bardziej ich pociągałem, tym bardziej szli za Baalami i Aszartami. Tak? Piąty rozdział Księgi Izajasza, o winnicy. Podlewałem cię, okopałem cię, tak? Otoczyłem cię murem, spodziewałem się owoców, a ty wydałeś ciernie. Więc Bóg dba o człowieka. Drodzy słuchacze, Bóg tak po ludzku, tak ma dwie ręce. Prawą ręką walczy z wierzącymi, pomaga wierzącym, tak? Walczyć ze złem. Lewą ręką walczy o niewierzących, aby ich zdobyć. Tak. Bóg w swej miłości walczy o człowieka, aby człowiek zwrócił ze złej drogi i nawrócił się ku niemu. Wychodziłem do narodu, który mnie nie znał, do narodu, który mnie nie szukał i wołałem, oto ja jestem, tak? Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. Bóg daje się poznać. Bóg okazuje swoją miłość. Piąty rozdział Izajasza, 11 rozdział Księgi Ozeasza, 3 rozdział Księgi Jeremiasza. Pragnąłem, żebyś mnie nazywał o mój ojcze, ale ty zachowałaś się jak niewierna żona, tak? Panie Rafale, gdzie tu jest miejsce na zamordyst twojego cielca? Że jak Bóg ożywia, jak Bóg pociąga, to już człowiek... Nie. Bóg ożywia, Bóg pociąga, Bóg się objawia, ale człowiek decyduje. Bogaty młodzieniec zdecydowałby nie iść. 7 rozdział Księgi Ewangelii Świętego Mateusza. To już powtarzamy to enty raz, ale odpowiedzi żadnej z twojej strony. Jak i też ze strony innych protestantów, tylko omijacie tutaj i serwujecie cały czas Efezjan 2:8 z łaski za darmo i Rzymian 3, bo skoro z łaski, to nie z uczynków. Tak? Kompletnie nie rozumiejąc, o czym w ogóle mówicie. No ale o tym za sekundę. Tak? Więc udaremnili faryzeusze zamysł Chrystus Boży, bo nie przyjęli chrztu świętego Jana. Ale jeden z najpiękniejszych tekstów, tak? Z Ewangelii świętego Mateusza, to jest dla mnie jeden z takich najpiękniejszych fragmentów. 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Słuchajmy teraz. Panie Rafale, o co tu Bogu chodzi? O zamordyzm czy o wolę człowieka? Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła. Uwaga! A nie chcieliście.
Widzicie tutaj? Widzisz tu, panie Rafale, co jest? Jest tutaj miejsce na zamordystwo jego rogatego cielca? Nie. To jest miejsce na Boga katolickiego, kościoła rzymskokatolickiego, objawionego w sobie Bożym. Boga, którego pragnienie, albo inaczej, Boga, którego pragnieniem jest to, aby jego pragnienie spotkało się z pragnieniem człowieka. Aby człowiek zapragnął tego, czego pragnie Bóg. To jest pragnienie. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Zobaczmy, Bóg, Chrystus chce zgromadzić, tak? Dlaczego? No chciał. Ile razy chciałem, a więc to nie to, że raz chciał i oni olali Boga. Ile razy chciałem, więc to jest, prawda, Jezus mówi o wielokrotności, że podejmował próby, tak, żeby zgromadzić jak ptak swe pisklęta, ale wy nie chcieliście. Widzisz, Rafałku, że Bóg chce, a człowiek może nie chcieć? Że Bóg dba o człowieka. Jeszcze raz, piąty rozdział Izajasza. Okopałem cię, podlałem cię, obciąłem, przyciąłem cię, otoczyłem cię murem. Tak, czyli jest to ta troska boskiej miłości o człowieka. Ale człowiek niekoniecznie... I mówi, tam jest napisane, spodziewałem się owoców, a ty wydałaś ciernie. Czyli co? Nic. Więc Bóg może ładować w człowieka łaskę, bombardować go. Jest takie pojęcie, Bóg prześladuje człowieka swoją miłością. Oczywiście robi to w sposób taki, że nie gwałci wolności człowieka. Ale człowiek może się sprzeciwić. I to jest widoczne gołym okiem. Tylko trzeba mieć przede wszystkim wiarę w słowo Chrystusa i szczere pragnienie prawdy, a nie zaślepioną nienawiść na wszystko, co jest katolickie. Panie Rafale, odpowiesz to? Kto chce iść za mną, panie Rafale? A więc co? Zamordyzm? Nie. Kto chce? Prawda? Więc jest tu element woli. Teraz w innym wpisie pan Rafał, znaczy w innych wpisach pan Rafał mi zarzucał herezję, że ja oddzielam zbawienie od posiadania życia wiecznego, że zbawienie i życie wieczne to jest to samo i tak dalej, tak? Że już zbawione, że kto jest zbawiony, to już ma automatycznie życie wieczne. Faktycznie tak jest? No to zaraz sobie coś przeczytamy, gdzieś tam mówi, o, że nasz poziom to jest taki, o, że my wierzymy to, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Panie Rafale, ty masz jakiś problem z tym, prawda? Masz problem z biblijną prawdą, że Chrystus umarł za wszystkich, tak? No to zobaczymy sobie, jak się sprawy mają. Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana mówi, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, a po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Panie Rafałku, jeżeli zbawienie jest równoznaczne z posiadaniem nieutracalnie życia wiecznego, to znaczy, że cały świat ma życie wieczne. Hindusi, buddyści, katolicy, chrześcijanie, zulusy i gulusy, bo Chrystus umarł za cały świat, tak? A więc wszyscy z automatu już mają życie wieczne, tak? Bo ty posądzasz mnie o herezję, że rozdzielam zbawienie od posiadania życia wiecznego. A ty łączysz, że kto został zbawiony, już ma życie wieczne. Czyli wychodzi na to, że skoro Chrystus umarł za cały świat, to cały świat już ma życie wieczne.
ci, co klepnęli formułkę, ci, co się nowo narodzili, ci, co się nie narodzili, wszyscy już mają życie wieczne, bo Chrystus za wszystkich oddał życie. Za cały świat. Tak? Ale święty Jan pisze, kto ma Syna Bożego, ma życie, kto nie ma, nie ma życia. Ale mówiliśmy tu już 5 razy. Za jednego i za drugiego Chrystus oddał życie. I teraz dalej pisze ten, kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. A więc od czego zależy zbawienie bądź potępienie? Nie od tego, czy Chrystus umarł za kogoś, a za kogoś nie umarł, jakieś przeznaczenie kalwińskie, tylko od tego, czy ktoś uwierzy, czy nie. A wierzyć bądź odrzucić wiarę, to jest decyzja człowieka. Chrystus, cytujecie tu, za darmo, nie z uczynków, za darmo, nie z naszych uczynków. Chrystus otworzył nam drzwi więzienia, na którym czekaliśmy, w którym czekało nas śmierć i potępienie. I do nas, do świata, którego wypuścił z potępienia, z więzienia, kieruje do ludzi. Kto chce iść za mną? Zrodził nas do żywej nadziei, tak, nie do pewności. I teraz kto chce ze zbawionych, ze wszystkich zbawionych, kto chce iść za mną, kto zacznie wierzyć w Chrystusa, ten ma życie wieczne. Tak? Kto nie ma Chrystusa, nie ma życia wiecznego. I tutaj następnie pisze o sądzie, że ludzie nie chcą zbliżać się do światła, bo się boją swoich grzechów, tak? Bo nie chcą zerwać z grzechem. I to jest ten problem, o którymśmy mówili, że ludzie nie odrzucają Chrystusa, bo chcą trwać w grzechu. Ale też są zbawieni. Bo światłość przyszła na świat, a nie światłość przyszła do wybranych, do sekciarzy. Tylko na świat. Tylko świat je odrzucił. Więc, panie Rafale, zacznij myśleć przede wszystkim od wiary w słowa Chrystusa. Zacznij od wiary w słowa Chrystusa, który mówi, że umarł za cały świat. Ale czy to znaczy, że wszyscy, cały świat już ma życie wieczne, nieutracalne? Nie. Pozdrawiam.